witam serdecznie. Gdybym miał zrobić mapę modeli Volvo, to modele z napędem hybrydowym byłyby na niej białą plamą. To jest o tyle dziwne, że ja jestem raczej fanem hybryd, ale akurat z tą samką Volvo zawsze się mijałem. No i wreszcie jest ponad 400-konne XC90 w takiej królewskiej odmianie Excellence. I w sumie to nie wiem, czy dla Was bardziej interesująca będzie T8 czy Excellence. Ocencie sami. Zapraszam na test. Najpierw powiedzmy, po czym poznamy właściwie wersję Excellence. No, zacznijmy od kluczyka. Tu widzimy wytłoczony napis Excellence, no ale kluczyka akurat osoba z zewnątrz podchodząca do samochodu nie widzi. Widzi za to mały kafelek. Tu obok napisu T8 i obok oznaczenia Twin Engine AWD pojawia się taka korona i ta korona oznacza właśnie, że mamy do czynienia z tą wyjątkowo luksusową wersją Excellence. Oprócz tego kafelka jest jeszcze jedna listwa z napisem Excellence, która zdradza to, że w środku mogą być jakieś mega luksusy, ale gdybyśmy chcieli po prostu zajrzeć, no to nic z tego nie wyjdzie, bo szyby są naprawdę mocno przyciemnione i ukrywają to luksusowe wnętrze. Luksusowe, albo dla niektórych może być to wnętrze ograniczone. Dlaczego? O tym już za chwilę. Zwykłe Volvo XC90 może z powodzeniem przewozić 7 dorosłych osób na pokładzie. Tymczasem Excellence ogranicza się do jedynie 4, które będą jednak nieźle rozpieszczane. Warto jednak zaznaczyć już teraz, że do Volvo XC90 Excellence nie zamówimy zbyt wielu dodatków. Jeśli już ustalimy odpowiedni kolor lakieru, który może kosztować 7100 zł, jeśli to będzie Inscription White Pearl, do dobrania pozostaną nam jedynie 2 dodatki. Cyfrowy tuner TV za 4700 zł i półautomatycznie składany hak holowniczy za około 4500 zł. Nic poza tym, wszystko już tu jest w standardzie. To trochę inna polityka niż u innych producentów, którzy, przypomnijmy, liczą sobie nawet 980 zł za zwykłą gaśnicę. Jeśli więc Volvo XC90 Excellence ma już wszystko, to czym właściwie jest to wszystko? Zobaczcie. Na przykład dodatkowe wyciszenie wnętrza z systemem aktywnego tłumienia hałasu opon. Wszystkie fotele obite są skórą nappa, wszystkie reguluje się elektrycznie, a te tylne dysponują dodatkowo podnóżkami. Za fotelami znajduje się przegroda oddzielająca przestrzeń pasażerską od bagażowej, a w niej barek. To znaczy lodówka, która pomieści 2 butelki o pojemności 0,7. Przypadek? Nie sądzę. Butelki musimy kupić, ale w standardzie są 2 szklanki ze szwedzkiego kryształu Orefors. Byłaby szkoda, gdyby takie piękne kieliszki się rozczaskały. O, ktoś już zagryzał szkłem. No to musiała być niezła impreza. No więc przewidziano taki oto sposób na ich odłożenie. Tu dociskamy nieco mocniej. Popatrzcie już na zakrętach nasze kieliszki, a przede wszystkim to, co w nich jest, jest bezpieczne. Również to samo robimy z drugim kieliszkiem, który, nawiasem mówiąc, już przeżył jeszcze jedną imprezę więcej, bo nóżka jest krótsza, ale wciąż się trzyma, choć już nie tak pewnie jak ten pierwszy. Także, no cóż, szwedzki pomysł kontra polska impreza, 0-1. Ale to jeszcze nie koniec, bo jeszcze wprowadzamy jeden kraj, otóż wprowadzamy Grecję. Południe kontra północ. Okazuje się, że greckie pomysły na kształt butelki nijak się mają do przypuszczeń Szwedów, jak taka butelka powinna wyglądać. Wiemy dobrze, że butelki z wyskokowymi napojami rodem z północy wyglądają tak, że mogłyby się tutaj zmieścić, ale niestety napój z południa już nie. To tylko dowód na to, że producenci samochodów mają naprawdę przechlapany, nie można wszystkim dogodzić. No i teraz tak, wyciągamy nasz kieliszek, zastanawiamy się, co właściwie się z nim stało. Okazuje się, że to wychodzi razem z nim, taka podstawka gumowa. Za każdym razem to robi. Odkładamy z powrotem,
Zamykamy naszą lodóweczkę. Światło gaśnie, zauważyliście? Jak w domowej lodówce. Światło zgasło, zapaliło. Ok, idziemy dalej. Co to jeszcze jest? No, widzieliście na moim Facebooku, pokazałem, że to się pięknie w nocy świeci. Nawet zastanawialiście się przez dłuższą chwilę, co to właściwie jest, bo zrobiłem takie ujęcie od góry, że wyglądało jak dwururka. No, to jeszcze nie koniec niespodzianek, które na nas czekają tutaj. Proszę bardzo, tu mamy panel sterowania fotelami i nie tylko. Tu mamy ogrzewanie, tu mamy wentylację. Maćku, może wentylację ci włączę, co? O, fajnie, na pewno będzie. Dobrze. Okej, koniec żartów. Możemy też sterować fotelem pasażera, oczywiście nie kierowcy, broń Boże, żeby mu nie przeszkadzać w pracy. Możemy też włączyć chłodzenie tego uchwytu na kubki. Popatrzcie, diody świecą na niebiesko, w tej chwili napój jest chłodzony. Przełączamy, diody świecą na czerwone, w tej chwili napój jest ogrzewany. To jednak wciąż nie koniec niespodzianek, dlatego że pod tym wielkim, wygodnym podłokietnikiem, który zresztą jest dostępny w tej wersji, tylko w wersji właśnie Excellence, w takim formacie, widzimy nie dość, że widzimy bardzo pojemny schowek i jeszcze jedno wyjście 12 V, to jeszcze podobnie jak w luksusowych liniach lotniczych mamy, znaczy w każdej linii lotniczej mamy takie stoliki, ale to jak ten stolik został wykonany, no przywodzi mi na myśl raczej luksusowe linie lotnicze. Popatrzcie, z jaką starannością, jak są ukształtowane te wszystkie elementy, z których ten stolik się składa. To naprawdę robi naprawdę pozytywne wrażenie. Zastanawiam się tylko nad funkcją tej wklęsłości. Widzicie, tutaj jest takie wgłębienie. I tak się zastanawiam, czemu to może służyć. No nie wiem, może sos sojowy tutaj nalewamy i jemy sushi. Może jak nie ma popielniczki, to zawsze może być ratunkiem. Nie wiem. Jeśli chodzi o drugi stolik, to też tu jest i wykonany jest w tym samym stylu. Łącznie dają taki mechanizm do przewożenia deski surfingowej, żeby nie spadała na prawo, no ale wszystko jest naprawdę bardzo porządnie przemyślane. Chowa się teraz z powrotem do podłokietnika. Podłokietnik zamykamy i znów mamy mega wygodne miejsce do siedzenia. Oczywiście, tak jak wspomniałem wcześniej, ten fotel jest regulowany elektrycznie we wszystkich możliwych płaszczyznach i tak dalej, ale to jeszcze nie koniec, dlatego że jeśli zapragniemy popracować, a nie tylko odpoczywać tu na tylnej kanapie, to w tych właśnie miejscach możemy sobie zamontować taki uchwyt, a w tym uchwycie zamontować iPada. Nie ma co się martwić o jego zasilanie, dlatego że tu na tym fotelu jest to samo. Widzicie, są tu aż dwa wyjścia USB, a więc bez problemu będziemy mogli te nasze iPady przy okazji i nie tylko iPad, tylko jeszcze może jakiś telefon naładować. Więc możemy sobie siedzieć i przeglądać maile, terminy na dzisiaj. Coś pusto dzisiaj, w ogóle nic nie ma zaplanowanego. No, maile też nowe nie przyszły. Wyłączamy sprzęt. Aby go wyłączyć, trzeba troszkę powalczyć, ale ostatecznie działa. Poza tym, no cóż, jest całkiem sympatycznie. Mamy tu siłą rzeczy, jako że mamy Excellence, no mamy tu więcej drewna, więcej tych luksusowych wykończeń i kryształowych elementów. Nawet na podsuficie mamy całkiem przyjemne rzeczy, bo to jest takie nubukowo-tekstylne wykończenie. Nawet uchwyty na podsuficie, popatrzcie, one są obszyte skórą. I to jest naprawdę coś, co robi bardzo dobre wrażenie. Jeśli nasze przyciemnione szyby nam nie wystarczają, nie ma problemu, możemy to jeszcze dodatkowo osłonić wnętrze przed ciekawskimi spojrzeniami i czuć się tutaj naprawdę bardzo komfortowo. No ja w tym momencie tu właśnie znalazłem popielniczkę, co oznacza, że to wgłębienie w stoliku raczej popielniczką nie jest. Właśnie, może wy podpowiecie, co można zrobić z takim wgłębieniem, bo na pewno jest po coś, ale po co? Tego nie wiem, nie jestem Szwedem. Nawiasem mówiąc, tak siedzimy i się zastanawiamy, że nawet w wersji Excellence wciąż w Szwedzi nie zdecydowali się na zamontowanie tu elektrycznie podnoszonych roletek, podobnie jak nie zdecydowali się na dołożenie przynajmniej z tyłu tych drzwi w wersji elektrycznie dociąganej. A więc, tak jak powiedziałem niedawno przy teście Panamery, aut idealnych nie ma.
Już w tym miejscu można by było zadać pytanie, czy wolisz bardziej uniwersalną, siedmioosobową wersję, czy może tą ograniczoną, ale jaką luksusową? Ale poczekajmy, zobaczmy najpierw, jak wygląda nasz bagażnik. Bagażnik standardowego XC90 mierzy 721 litrów pojemności, ale w związku z tym, że mamy tu do czynienia z wersją Excellence, która występuje tylko w wersji T8, to mamy tu o wiele mniejszy bagażnik. Raz, że musi się tu zmieścić lodówka. Dwa, że muszą tutaj się zmieścić baterie, które są pod podłogą i które sprawiają, że w sumie pojemność tego bagażnika to zaledwie 431 litrów, czyli no, niewiele więcej niż w Golfie. Co tu znajdziemy? Znajdziemy całkiem sporo udogodnień. Możemy tu pneumatycznym zawieszeniem na przykład obniżyć próg załadunku, co jest całkiem praktycznym rozwiązaniem. Tu po prawej stronie mamy taki schowek, wyjście 12 V. Bardzo praktyczne. O, takie haczyki, podświetlenie po jednej, po drugiej stronie, roleta prowadzona tutaj na tym odcinku. To są chyba takie nawiewy, które sprawiają, że nasze baterie się nie przegrzewają, jeśli dajemy im akurat chwilowo w kość. No i po lewej stronie mamy jeszcze taką wnękę, w sumie nie wiadomo na co. Tu standardowo, jak w wielu modelach Volvo, możemy podnieść dodatkowo taką przegrodę, która rozdziela bagażnik jeszcze na pół, jeszcze z taką praktyczną gumką, ale to jeszcze nie koniec, bo możemy jeszcze dodatkowo podnieść podłogę bagażnika i tu znajdziemy no jeszcze kilka litrów pojemności, a jednak no, w zasadzie to jest ten fragment, który może nam się przydać, bo tu to już jest naprawdę parę centymetrów zaledwie wysokości, ale jednak coś tam jeszcze możemy schować. Także no, jak widać, od strony praktycznej Szwedzi robili co mogli, aby wykorzystać każdy litr, ale mimo wszystko tych litrów nie ma zbyt wiele, tym bardziej, że musimy tutaj, znaczy nie musimy, ale chyba powinniśmy wozić ze sobą również zestaw z kablami do ładowania tego samochodu, więc może nie zajmuje to jakoś dużo więcej miejsca, ale jednak, jestem mówiąc, odruchowo szukałem na tej torbie napisu IKEA, nie, to jest Volvo, więc to też troszkę nam tych litrów zabierze, także zbliżamy się do 400 litrów, a to już jest naprawdę bardzo niewiele, biorąc pod uwagę, z jakim mamy do czynienia samochodem, zapomniałem o najważniejszym. Bagażnik w wersji Excellence jest oddzielony od tego luksusowego przedziału pasażerskiego przy pomocy takiej oto plastikowej szyby. I ta szyba jeszcze naokoło jest też ładnie wykończona jakimś pewnie drogim materiałem, więc jeśli chodzi o izolację akustyczną, ale też przypuszczam właśnie na taką pogodę, tam sobie prezes siedzi, ktoś tutaj grzebie przy bagażniku, tymczasem w środku temperatura nie spada ani o jeden stopień, bo tu jest właśnie ta izolacja. Znaczy może spaść o jeden stopień, jak prezes otworzy lodówkę. W środku jest pięknie, szczególnie z tyłu, ale samochód to samochód, ma jeździć, więc co mamy pod maską? Wersja Excellence T8 ma pod maską silnik spalinowy, dwulitrowy, czterocylindrowy, który rozwija moc 320 koni, czyli innymi słowy mamy tu jednostkę znaną jako T6. Natomiast przy tylnej osi jest jeszcze jeden silnik, silnik elektryczny, który rozwija moc 88 koni mechanicznych i daje 240 Nm momentu obrotowego. Przypomnę, ten silnik spalinowy daje 400, więc w sumie mamy 640 Nm. Natomiast jeśli chodzi o moc, to z tym jest trochę cyrk, bo widziałem w różnych źródłach raz 408, raz 407 nawet. Volvo podaje 400, my też na Autocentrum podajemy 400, więc trzymajmy się już tej wartości. 400 koni, zresztą bardzo rzadko, jeśli można powiedzieć, że nigdy jeszcze nie wiedziałem, żeby moc całkowita hybrydy polegało na obliczanie tej mocy polegało na zwykłym zsumowaniu mocy dwóch silników, bo to się zwykle troszkę rozjeżdża. O tym zresztą kiedyś nagrywałem na Zacharow odpowiedni filmik. W każdym razie ten 88-konny silnik elektryczny rozpędza tego kolosa, który waży na samym jest 2,3 tony, do prędkości 120 km na godzinę, a jak już odpalimy również silnik spalinowy, to ten samochód może pędzić nawet 230 na godzinę, więc całkiem nieźle, a pierwszą setkę zobaczymy przy zaangażowaniu wszystkich silników.
po 5,6 sekundy. Jeśli chodzi o spalanie, no to wiadomo, jak to w hybrydach, szczególnie pluginach, czyli ten cykl kontrolny, który mierzy spalanie, jest tak troszkę zorganizowany, że pluginy tutaj mają spore, że tak powiem, fory, więc zmierzono, że ten samochód pali 2,1 litra na 100 km i ma niecałe 60 gramów CO2 na kilometr, więc wartości są rewelacyjne, więc jeśli weźmiemy pod uwagę, że mamy tu zbiornik paliwa 50 litrów, to przejedziemy na jednym zbiorniku paliwa nawet 2300 km. To oczywiście bujda, bo w prawdziwym życiu spalanie jest zupełnie inne, więc ten mit o 2,1 szybciutko obalimy w teście spalania, do którego Was zapraszam, jak również do testu przyspieszenia. Przejechałem tym samochodem około 400 km i jestem pewien, że jeśli ktoś dotychczas twierdził, że XC90 to jest fajny, komfortowy, luksusowy SUV, któremu brakuje niestety mocnych silników, to ma rację. To jest faktycznie fajny, komfortowy, luksusowy SUV, który ma, z uwagi na architekturę swojej płyty, ma akurat tylko możliwość montażu silników czterocylindrowych umieszczonych poprzecznie, a więc mamy w ofercie silniki wyłącznie dwulitrowe, ale musi przejechać się jeszcze wersją T8, właśnie tą, którą jadę teraz, dlatego że wersja T8 w zasadzie załatwia temat silnika. Bo ja kiedyś słyszałem, że nie, no XC90 fajne auto, mocne auto, nieźle się zbiera, ale tak jakby w ekstremalnych sytuacjach trochę brakuje mu płuca. No i powiem tak, jeśli ktoś, patrząc na parametry tego samochodu, uzna, że brakuje mu płuca, tak, czyli 400 koni, 640 Nm, no to przepraszam, to w takim razie mówimy chyba o potrzebach jeżdżenia, nie wiem, samochodami typu X5M, bo 400 koni i 5,6 do setki dla takiego SUV-a to jest już w zupełności, moim zdaniem, wystarczające parametry, aby o żadnych płucach w tym momencie nie mówić. Tym bardziej, że w tych ekstremalnych sytuacjach ten samochód właśnie dzięki wsparciu silnika elektrycznego, on się zmienił, pozytywnie się zmienił, dlatego że on może nie jest aż taką rakietą, prawda, która nie wiadomo jak wciska w fotel, ale on przy tych większych prędkościach, przy prędkościach autostradowych właśnie nabrał takiej pewności siebie. Przyjemnie się nim jeździ, czuć, że nic mu nie brakuje, że on na każdym pasie autostrady czuje się tak samo dobrze i tak samo pewnie. Tym niemniej, gdyby wprowadzenie napędu hybrydowego miało się sprowadzić tylko do tego, że zostanie rozwiązany problem płuca przy wyższych prędkościach i przy tych ekstremalnych jakichś sytuacjach, gdzie wciskamy pedał gazu do końca w podłogę, to ja bym się raczej nie zdecydował na wersję XC90, wersję T8, z uwagi na to, że nie chciałbym dopłacać jakiejś tam kwoty do wersji hybrydowej, tylko dla tych kilku sytuacji, nie wiem, w skali roku, kiedy pędzę sobie 140 lewym pasem autostrady, a z tyłu nagle dojeżdża mnie ktoś jakimś super szybkim sportowym samochodem, a ja chcę się usunąć na prawo i robię to o ćwierć sekundy szybciej dzięki temu, że mam hybrydę. No raczej mnie to nie interesuje, więc i dla mnie ta ósemka ma swoją wartość i ma swoje zalety zupełnie w innym wymiarze, to znaczy lista zalet na szczęście nie kończy się tylko na tym, że przy większych prędkościach temu autu nic nie brakuje. To powiedziałbym, że na liście zalet jest na szarym końcu, przynajmniej w moim ujęciu tego, czego oczekuję od samochodu. A więc pierwsza rzecz, możliwość naładowania tego samochodu z gniazdka na przykład domowego, co nie trwa zasadniczo aż tak długo, bo wczoraj jak go podłączyłem w okolicach godziny 21, to mi zgłosił, że o północy będzie już naładowany. No, o północy akurat nie sprawdzałem, czy był naładowany, w każdym razie do rana był, więc mam tutaj zasięg od rana 35 km i sobie tak jeżdżę, jak słyszycie zapewne, jeżdżę
bez odgłosu silnika spalinowego, dlatego że mam pełną baterię, więc sobie toczę się tyle, ile chcę. No więc możliwość jazdy na samym prądzie, cichej, ekonomicznej, ekologicznej też. Coś tu się dzieje? O, bateria mi siada. No ale może zdążę opowiedzieć. Więc to jest to, dlaczego chciałbym mieć taki samochód, ale jest jeszcze jeden powód. Otóż bardzo spontaniczne reakcje. Teraz przyłączę go w tryb hybrydowy, nie elektryczny, hybrydowy. I to jest to, dlaczego lubię, dlaczego uwielbiam hybrydy. Popatrzcie, jadę sobie i naciskam gaz. Znaczy, oczywiście wy tego nie poczujecie z tego, co ja teraz robię. Chodzi o naciśnięcie pedału gazu i w momencie, kiedy noga jeszcze naciska pedał gazu, to ja już jestem wciskany w fotel. Spontaniczne reakcje. Tak działa każda hybryda, dlatego że tam jest silnik elektryczny, który nie czeka, aż zostanie wkręcony na jakieś obroty, bo ten jego moment obrotowy jest dostępny tu i teraz, na każdym, w każdej chwili, przy każdych obrotach, więc on reaguje momentalnie, więc nieważne, czy jeździmy 400-konnym XC90, czy 120-konnym Priusem, jak dotykamy pedału gazu, samochód od razu jedzie do przodu. Chwilę później w tym samochodzie oczywiście następuje pewna dziura, bo jakby silnik elektryczny nie jest aż tak mocny, żeby tam ciągnąć do końca, ale musimy poczekać, aż skrzynia zredukuje i silnik się wkręci na odpowiednie obroty i wtedy oczywiście czujemy dalszy masaż pleców, więc to nie jest aż takie super ciągłe przyspieszanie, ale jednak ta pierwsza chwila, ten taki ciąg na tych średnich obrotach, na tych średnich prędkościach, to jest właśnie to, dlaczego ja tak lubię jeździć samochodami hybrydowymi i elektrycznymi, dlatego że nie muszę czekać, aż zredukuje, nie muszę czekać, aż silnik się zbierze. Ledwo dotknę pedał gazu, a samochód już wyrywa do przodu. To jest coś, co można oczywiście osiągnąć jadąc zwykłym samochodem. Wystarczy wkręcić go na 4000 obrotów i jeździć sobie na 4000 i następnie ledwo dociskamy pedał gazu i w tym momencie samochód już wyrywa do przodu. Tak, ale jakby wszystkie pozostałe standardowe napędy muszą się rozkręcić do tych 4000. A tu możemy jechać z obrotami 1200 albo w ogóle z wyłączonym silnikiem i mieć dokładnie ten sam efekt. Każde dociśnięcie pedału gazu daje natychmiastowy efekt. Więc jak połączymy sobie sprawność na autostradzie, pewność siebie na autostradzie, możliwość jazdy na samym prądzie, plus właśnie ta bardzo spontaniczna reakcja, natychmiastowa reakcja na moje oczekiwanie, że masz przyspieszać i on natychmiast to robi, bo silnik elektryczny jest zawsze do tego gotowy, to wszystko połączone razem sprawia, że ta 8 jest dobrą propozycją. Oczywiście nie ma róży bez kolców i tutaj problem jest taki, że no ten samochód jest cięższy, mamy tu sporo całkiem dodatkowego sprzętu i baterii i to wszystko waży, więc tak długo jak jedziemy na prosty jest ok, ale jeśli zaczniemy skręcać, to jadę teraz 50-ką, lewo, prawo. Dobra, nie wiem, czy tam się kieliszki nie poobijają, więc nie będę aż tak szarpał, ale prawda jest taka, że ja przy ostrych manewrach w tym samochodzie nie czuję się aż tak bardzo pewnie jak w zwykłym XC90, które jest wyraźnie lżejsze. Ale jeśli miałbym wymyślić powadę numer 2, to musiałbym się głębiej zastanowić, bo szczerze powiedziawszy, ta koncepcja samochodu jest dla mnie na tyle fajna, na tyle odpowiednia, że nawet mi się tej drugiej wady szukać na siłę nie chce. Kiedy w jednym samochodzie spotykają się wszystkie najlepsze gadżety, które ma do zaoferowania dany producent, no to finalny produkt nie może być tani. I ten samochód, po tym jak tu zapakowano tą wersję Excellence, te super fotele z tyłu, te wszystkie gadżety, a do tego jeszcze wersję hybrydową, kosztuje 530 tysięcy złotych. Pozostaje więc zastanowić się, czy to aż 530 tysięcy złotych, czy zaledwie 530 tysięcy złotych, bo przecież mamy tu pełne wyposażenie, naprawdę bardzo niewiele do dokupienia. I można by tak do tego podejść, ale z drugiej strony za 530 tysięcy złotych już mielibyśmy w różnych salonach całkiem spory wybór, więc może to jest pytanie właśnie do was, czy waszym zdaniem ponad 500 000 złotych za Volvo XC90 czteroosobowe z niewielkim bagażnikiem to jest tylko, czy aż?
I na koniec pytanie, dla kogo właściwie jest ten samochód? No być może dla kogoś, kto uważa, że w jego żyłach płynie błękitna krew. A być może nawet myśli, że jest spokrewniony z królem Szwecji. Ewentualnie dla biznesmenów, którzy wiecznie zabiegani potrzebują przynajmniej chwili wytchnienia, kiedy właśnie podróżują takim luksusowym samochodem, który dzięki napędowi na cztery koła i prześwitowi zabierze ich dalej niż jakaś taka zwykła, nazwijmy to, luksusowa limuzyna. Nasuwa mi się też drugie pytanie, czy jeśli możemy mieć za 300 tysięcy tak samo ładnie wykonany XC90, który no dodatek zabierze całą naszą 5, a nawet 7-osobową rodzinę na bagaże na wakacje, to czy wykładanie ponad 500 tysięcy za samochód z pewnymi ograniczeniami, choć nieco bardziej luksusowy w środku, czy to nie jest zwykły snobizm? To pytanie pozostawiam bez odpowiedzi, ale powiem, że nabywcy takich zwykłych wersji XC90 już na tym skorzystali, bo mogą z dumą powiedzieć, że ich auto, mimo że kosztowało o wiele mniej, z zewnątrz niczym się nie różni od wersji XLS. Muszę przyznać, że test takiej niezwykłej wersji był całkiem ciekawy, ale wydaje mi się, że pozostawiliśmy troszkę rezerwy i jest pewien niewykorzystany motyw, o którego jeszcze nie ograliśmy w jakiś zabawny, humorystyczny sposób. Jest to szyba, która znajduje się między przedziałem pasażerskim a bagażowym, więc jeśli Wy macie jakiś zabawny pomysł na to, jak można taki podział fizyczny między jednym fragmentem samochodu a drugim wykorzystać odpowiednio, to dajcie znać w komentarzach. Bardzo chętnie przyjrzymy się Waszym propozycjom. Dziękuję za obejrzenie filmu. Pamiętajcie o subskrypcji i do zobaczenia.